Pani burmistrz, przepraszam, że moja osoba wzbudza u pani takie emocje. Jest to oczywista oczywistość, że jestem z zawodu prawnikiem i wykorzystuję te swoje umiejętności. I będę to dalej czynił. Pani burmistrz, pragnę zwrócić pani uwagę, że miasto nie jest pani własnością, a pani została wybrana przez mieszkańców po to, żeby reprezentować ich interesy i wykonywać uchwały rady. To, co powiedział radny Iwaszkiewicz, uchwała zapadła i tej uchwały nie będziemy już więcej komentować. Pani uwagi są moim zdaniem w tej materii niestosowne. Kto podjął decyzję o sprzedaży w trybie bezprzetargowym? Wydaje mi się, że pani burmistrz. Rada. 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 Pani burmistrz tą decyzję wykonała. Mogła pani tą uchwałę Rady zaskarżyć, mogła pani uznać ją za niezasadną. Można było wykorzystać wszelkie możliwe dostępne prawem środki. Cena została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy ustalił tę cenę w oparciu o dane z wolnego rynku. Więc proszę nie mówić, że zostały zastosowane jakieś preferencje i że miasto na tym straciło. Natomiast w kwestii pozyskiwania opinii od mieszkańców, to pragnę zwrócić również uwagę, że pani wypowiedź w tej materii była również niestosowna, ponieważ my jako radni zostaliśmy przez tych mieszkańców wybrani i mamy wręcz obowiązek przyjmować ich uwagi, konsultować się z nimi i wyrażać opinię mieszkańców. I nie jest w tym nic dziwnego, że państwo, właściciele tej nieruchomości, zwrócili się do kilku radnych ze swoim problemem i rozmawiali z radnymi na ten temat. Stąd też dzisiejsza dyskusja i stąd też nasze wywody. W związku z tym, pani burmistrz, ponieważ pan wiceburmistrz Czacharowski na posiedzeniu Komisji Mienia użył argumentów, że jeżeli będziecie głosować przeciwko planowi, to pamiętajcie o tym, że w niektórych miejscach w Polsce radni indywidualnie zostali poddani procedurze karnoprawnej. Ja uważam, że jest to bezprawna próba wpłynięcia na podejmowanie decyzji przez radnych. To jest straszenie radnych. A radni są po to, żeby obiektywnie ocenić istniejącą sytuację. Już tak na koniec powiem. Nie rozumiem, dlaczego broni pani swojego stanowiska jak niepodległości. Tego zupełnie nie rozumiem. Pan radny.